Nowenna Ruchu Czystych Serc Kapłanów. Dzień szósty. Motto dnia: dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Intencja dnia: odnowić swoją konsekrację Jezusowi w Eucharystii. Rozważanie dnia. Być księdzem to znaczy stawać się przyjacielem Jezusa Chrystusa i to coraz bardziej, całym naszym istnieniem. Świat potrzebuje Boga, jednak nie byle jakiego Boga, lecz Boga Jezusa Chrystusa. Boga, który stał się ciałem i krwią, który umiłował nas aż do śmierci za nas, który zmartwychwstał i w samym sobie stworzył przestrzeń dla człowieka. Ten Bóg musi żyć w nas, a my w Nim. Oto nasze kapłańskie powołanie. Tylko w ten sposób nasze kapłańskie działanie wyda owoce. Chciałbym zakończyć słowem księdza Andrei Santoro, kapłana diecezji rzymskiej, który został zamordowany w miejscowości Trabzon podczas modlitwy. Są to słowa: jestem tutaj, by mieszkać pośród tych ludzi i pozwolić na to Jezusowi, użyczając Mu mego ciała. Człowiek zdolny jest do zbawienia tylko wtedy, gdy ofiaruje własne ciało. Należy nieść zło tego świata i dzielić cierpienie, biorąc je na własne ciało aż do końca, jak to uczynił Jezus. Jezus przyjął nasze ciało. Ofiarujmy Mu nasze ciało. W ten sposób może On przyjść na świat i go przemienić. Benedykt XVI. Z In Sinu Jezu. Oto co zrozumiałem podczas ponownej lektury biografii ojca Antoniego Croziera. To normalne, że kapłan otrzymuje stygmaty. Nie jest normalne, gdy ich nie doświadcza. Rzeczywiste zjednoczenie z ukrzyżowanym każdego dnia przy ołtarzu powinno zostawić ślady Jego świętych ran na Jego rękach, stopach i sercu. Składając Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej, kapłan całkowicie utożsamia się z ukrzyżowanym Jezusem. Ojciec to dostrzega. Dostrzegają to również aniołowie, tylko człowiek tego nie widzi. Rzeczywistość Jezusowych ran w sercu i duszy kapłana jest wprost proporcjonalna do stopnia jego oddania się objęciom Jezusa, który pragnie jedynie tego, by go z sobą zjednoczyć. U niektórych kapłanów rany te wyciśnięte są tak wyraźnie, że ujawniają się w ich ciele. U innych utożsamienie z ukrzyżowanym pozostaje całkowicie wewnętrzne i ukryte. U jeszcze innych jest zaledwie lekko zarysowane w ich kapłańskiej duszy, ponieważ buntują się przeciw myśli, że mają pozwolić na ukrzyżowanie siebie wraz z Chrystusem i wolą zatrzymać swoje życie dla siebie. Bądź moim kapłanem, pośrednikiem i pozwól mi, bym posługiwał się Tobą, jak uznam za stosowne, na mocy Twojego kapłaństwa, mojego kapłaństwa. Nieodwracalnie wyrytego w Twojej duszy, Ty jesteś we mnie, a ja w Tobie, w każdej chwili przynosząc Boga ludziom, a ludzi Bogu. Przy ołtarzu owo kapłańskie pośredniczenie osiąga najwyższy stopień mojej śmierci na krzyżu, mojej kapłańskiej ofiary na Kalwarii. Czy to Ci nie wystarcza i czy to nie wystarcza każdemu z moich kapłanów? Biada temu, który szuka innych dzieł, poza tym jednym, jedynym dziełem, wielkim dziełem miłości, którym jest krzyż, odnawiany na ołtarzu w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej. Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Kapłanów. Najdroższy Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic i że złożyłeś w moje słabe, grzeszne ludzkie serce święty dar sakramentu kapłaństwa. Spraw, abym zawsze był znakiem Twojej obecności i abym pamiętał, że przez moją kapłańską posługę pragniesz przebaczać grzechy, podnosić z największych upadków, rozrywać wszelkie kajdany zniewoleń, leczyć najboleśniejsze rany oraz obdarowywać swoją łaską, miłością, nadzieją, wiarą, pokojem i radością życia wiecznego. O mój Jezu, pragnę być do Twojej całkowitej dyspozycji i dlatego oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Ponawiam swoje szczere pragnienie życia w celibacie.
Chcę czystym sercem miłować wszystkich ludzi, do których jestem posłany i którzy stają na mojej kapłańskiej drodze. Wyrzekam się wszelkiego grzechu, a zwłaszcza nieczystości. Zobowiązuję się nie czytać ani nie oglądać czasopism, filmów ani stron internetowych o treściach pornograficznych. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Jezu, przyjacielu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, ascezy i samodyscypliny, umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym unikał wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Proszę Cię o dar czystego serca, pokorę i odwagę w głoszeniu Ewangelii oraz wszystkich prawd wiary. Proszę Cię też o łaskę duchowego ojcostwa, umiejętność odnoszenia się do każdego jak ojciec do umiłowanego syna lub umiłowanej córki, jak brat do brata lub siostry. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość. O mój ukochany Jezu, wzmacniaj moją wiarę w Twoją rzeczywistą obecność w Eucharystii. Przyrzekam jak najbliższy przyjaciel spotykać się z Tobą i w czasie codziennej adoracji odpoczywać na Twoim sercu. Przyrzekam wsłuchiwać się w Twoje słowa, rozważając teksty Pisma Świętego i modlić się z Twoją i moją Matką na różańcu. Jezu, proszę Cię, wylej strumień miłosierdzia na wszystkich kapłanów swojego Kościoła, aby ich oczyścić i uzdrowić, aby ich uświęcić i odnowić. Pozwól mi ofiarować Ci tych kapłanów, moich braci, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Udziel mi daru trwania za nich przed Twoim eucharystycznym obliczem. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości, do Jezusa. Za świętym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie. Totus tuus, Maryjo. W Twoim niepokalanym sercu składam całego siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Święty Maksymilianie Kolbe, Święta Faustyno, Święty Janie Pawle II, wypraszajcie mi dar czystego serca. Amen.